12 wielkanocne zawody balonowe w Lisich Kątach koło Grudziądza to impreza zaplanowana w ramach balonowego Pucharu Polski. Zawody odbyły się w dniach od 4 do 7 kwietnia, jednak pierwszego dnia z powodu niesprzyjających warunków konkurencje się nie odbyły. W kolejnych dniach można było podziwiać balony na ogrzane powietrze, przelatujące tradycyjnie już jak co roku nad Kwidzynem i Grudziądzem. Warunkiem uczestnictwa w zawodach było m.in. posiadanie ważnej licencji pilota balonu wolnego, nalot dowódczy minimum 50 godzin oraz ważne ubezpieczenie OC balonu. Celem corocznych zawodów jest wyłonienie najlepszego pilota, jak również propagowanie sportu balonowego w regionie. Za chwilę odlot balonu. Jesteśmy z Aeroklubu Poznańskiego, reprezentujemy kompanię piwowarską, latam akurat balonem Tyskę. W tej chwili mamy 3 konkurencje, jest bardzo trudna pogoda, bo silny wiatr, także będziemy mieli na pewno tutaj potrzebę jeszcze, żeby ktoś pomagał przy starcie. Mało czasu, jak to na każdych zawodach i musimy trafić w cele po prostu. A dzisiejszy cel? Dzisiaj mamy 3 cele, krzyż tutaj na lotnisku i 2 takie strefy, które są w powietrzu już w okolicach Grudziądza. Przy starcie jednego z balonów potrzebna była pomoc, więc trzeba było chwycić za wielką kulę powietrza, która z każdą chwilą stawała się coraz większa i obracała się na silnym wietrze, a utrzymanie jej było bardzo trudne. Trochę wysiłku i w końcu jednak balon poleciał do góry. Zapraszamy również na filmik z całej akcji startowej.